Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 imienia Jana Pawła II zamknięto rok szkolny Dniem Przyjaciół Szkoły. To sympatyczne wydarzenie odbyło się w środę, 19 czerwca. Uroczystość otworzyła dyrektor szkoły Magdalena Dygdoń-Klient. Powitała przybyłych na wydarzenie gości, grono pedagogiczne szkoły, uczniów i ich rodziców. W zajmującym wprowadzeniu mówiła o ważnych wydarzeniach w życiu szkoły, a ponieważ uczniowie chętnie się angażują, wydarzeń takich było co niemiara. Dość wspomnieć projekt Erasmus+, liczne akcje charytatywne, konkursy przedmiotowe, ale też podchody na górce czy chociażby szkolne mikołajki. Wśród gości wydarzenia byli również nowi przyjaciele szkoły. Do grona naszych szacownych współpracujących dołączyła Politechnika Śląska, a także firma Enitek z Katowic. Zarówno Politechnika, jak i firma z Katowic objęły patronatem zawód technik spawalnictwa. 2 lata temu poszerzyliśmy ofertę naszego kształcenia o zawód technik spawalnictwa, które cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a też wynika to z potrzeb lokalnego rynku pracy i udało się pozyskać tak wspaniałą współpracę. Oczywista z takiej współpracy wynika wiele dobrego dla uczniów szkoły. Możliwość łączenia teorii z praktyką jest nie do przecenienia. Współpraca przemysłu i nauki, i średniej szkoły, technikum, to są ogólnie można powiedzieć, że to są wspólne korzyści, które mogą wynikać z tej współpracy. I tutaj nasi uczniowie tej szkoły mogą skorzystać z praktyk, z różnych prezentacji, poznać najnowocześniejszy przemysł, takie jak spawanie laserowe, które używamy w energetyce w naszym zakładzie. I myślę, że to jest to nawiązanie takiej współpracy, gdzie łączymy naukę razem z przemysłem. Brakuje nam wykształconej kadry. Kadry, która na różnych poziomach posiada wiedzę, kompetencje i umiejętności. I taka współpraca ze szkołą, którą zresztą kontynuujemy, a teraz rozwijamy w kierunku spawaczy, czyli całej klasy, którą objęliśmy patronatem, jest jedną z najlepszych możliwości rozwoju młodego człowieka i pokazania mu pełnej ścieżki kariery, łącznie z tym, że to mu zapewni w przyszłości nie dość, że rozwój osobisty, to jeszcze, no, musimy o tym mówić, wynagrodzenie, które zapewni mu dobre życie i tam utrzymanie rodziny. To jest ważne. Co ważne, sami uczniowie doceniają zalety szkoły. Udało się w ZSP3 połączyć naukę z praktyką, działania charytatywne i prospołeczne. Trudno o lepsze zestawienie. Szkoła oferuje bardzo duży zasięg różnych kierunków kształcenia w kierunkach zawodowych, zarówno w kierunkach technicznych, jak i w szkole branżowej. Według mnie od strony uczniowskiej wybór tej szkoły jest świetny. Chociażby ze względu na nauczycieli, którzy są bardzo przyjaźni i bardzo pomocni. Na koniec akuratna do sytuacji maksyma, może niezbyt skomplikowana, ale jaka wymowna. Nauka jest niczym robaczek świętojański, piękna i rozświetla ciemności.